dla mnie to było niewyobrażalne, bo na przykład no, nie czci się hitlerowców, SS-manów w Polsce. Tak samo nie powinno się czcić większych, uważam, morderców, bandytów typu banderowcy, prawda? A niestety tak było. Czy pamiętasz, Panie Boże, nad wołaniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Ale czy oficjalnie ktoś kiedyś przyznał, że doszło do takiego ludobójstwa? Czy ci właśnie oprawcy zostali w jakiś sposób osądzeni, napiętnowani? Nie, no właśnie w tym jest rzecz, że oficjalnie u nas w Polsce jest to tak jakby wielkie tabu. Zarówno za czasów socjalizmu, jak i po nowej władzy, po zdobyciu wolności przez Polaków, po zmianie władzy, nie wrócono do tego tematu i nie rozliczono się z historią, prawda? Ani jedna władza, ani druga. To jest wielkim jakimś tabu, uważam, dla Polaków, bo takie zbrodnie, jak zostały dokonane na Polakach, powinny być rozliczone i powinno to być nagłośnione. My, Polacy, nie jesteśmy jakimś narodem, żeby nienawidzić, żeby... Zresztą no, pokazano to teraz w czasie wojny, gdzie Polacy przyjęli tych Ukraińców. My nie żądamy jakiejś zemsty na nich, tylko chcemy rozliczenia, chcemy prawdy, prawda, żeby i Ukraińcy wiedzieli o tym i my wiedzieliśmy o tym. Oczywiście no, Ukraińcy też byli przez Polaków w jakiś sposób tam, w jakiś sposób gnębieni w czasie historii naszej polskiej, prawda, no to pokazuje tutaj historia, pokazują tu filmy. Ale to nie było przyczyną tego, że tak Ukraińcy postąpili z Polakami. Ta noc lipcowa pokazała, że to jest zbyt lęcenie i szczyt szczyt okrucieństwa, którego Europa ani świat chyba nie widział. Jeszcze nigdy wcześniej. Jeszcze nigdy wcześniej, tak. Bo przecież Polacy byli mordowani na ponad 300 sposobów. Dokładnie, ja przyglądałem się, śledziłem historię ludzi mordowanych w krajach afrykańskich, gdzie no, tam ta kultura jest dużo niższa niż u nas w kraju europejskim, ale jeszcze takiego okrucieństwa nie stosowano tam jak tutaj. To było okrucieństwo, nadmiar, no nie da się tego słowami powiedzieć, nie da się tego słowami wyrazić. Wyraża to po części ten pomnik, chociaż no, on nie jest w stanie wszystkiego wyrazić. Wystarczy poczytać wspomnienia ludzi, którzy przeżyli tą kaźnię. Oni tam piszą dokładnie ten smród ciał, prawda? Te szczątki ciał rozrzucone po lasach, po drogach. To było straszne okrucieństwo, którego zwykły człowiek nie może sobie nawet wyobrazić teraz, w tych czasach. Oby takie coś się nie powtórzyło. To są dlatego, że nasze pokolenie młodych też mówi, że to taki strasznie okrutny jest ten pomnik. No niestety, taka była prawda, taka jest rzeczywistość. Macie po prostu wycinek historii utrwalony w bronzie. To jest tylko pomnik. On nie wyraża tego okrucieństwa, które stało się w tym czasie. To jest tylko pomnik. Okrucieństwo było zdecydowanie większe, ale on przypomina w pewnym sensie to, o czym powinni Polacy pamiętać, a głównie Polacy, którzy sąsiadują i graniczą tutaj z Ukrainą. Tych, którzy historii nie pamiętają, to ją powtarzają. Trzeba przypominać to młodym ludziom o tym, co może być, co się stało,
bo to jest ważne. Ci ludzie... Ważne też, żeby powiedzieć, jaka skala była tego, ponieważ to ludobójstwo trwało przecież kilka lat. Tak, to ludobójstwo trwało. Zresztą no, to nie tylko na Wołyniu. Ludobójstwo trwało również w Lasach Bieszczadzkich, prawda? Ile wsi zostało wymordowanych, wyrżnięci zostali ludzie w tych wsiach. Nie patrząc na ich statut majątkowy czy statut społeczny, to byli lekarze, to byli księża. Nie decydowało to o tym. Wszyscy byli mordowani. Wystarczy, że byli tylko Polakami. No dzisiaj przy okazji odsunięcia pomnika przedstawialiśmy właśnie mapę przedstawiającą drugą RP z wytyczonym terenem, gdzie byli mordowani Polacy. I na tej mapie były zaznaczone punkcikami miejscowości, gdzie byli mordowani Polacy. Dodatkowo była uzupełnieniem pięć takich tablic, które, na których było województwami wymienione miejscowości, 4,5 tysiąca miejscowości, z ilością zamordowanych Polaków przez Ukraińców w danej miejscowości. To jest praca naszego kolegi, który przez 8 miesięcy poświęcił pracy archiwistycznej i to wszystko przeniósł właśnie wizualnie na mapę. I ta mapa bardzo dzisiaj dużo zdobyła takiego zainteresowania. Ludzie byli zszokowani. A co ciekawe, widziałem, każdy szukał gdzieś na tej mapie swoich rodzinnych, czy tam po dziadkach miejsc i ten palec latał po tej mapie. No trochę żeśmy krzyczeli na zwiedzających, żeby za bardzo nie dotykali, bo każde jedno dotknięcie to zostawia ślad i tak szczerze mówiąc, jakby nie zwracać na to uwagę, to te miejscowości by się zamazały. Ale to pokazuje, jak ludzie nie znają swojej historii. I za to, Dariuszu, bardzo ci dziękuję. Ja pamiętam, jak w tamtym roku pierwszy raz ludzie mieli styczność z tą mapą tutaj w Domostawie. I chciałam ci podziękować za to, że ty oraz pozostali ludzie z PIN-u, z Polskiego Interesu Narodowego, właśnie rok temu przedstawili tutaj ludziom bardzo dużą część historii, również opowieści świadków właśnie tej rzezi. Jest to materiał, który, jeśli dacie na to zgodę, ja również umieszczę dla przypomnienia tutaj na swoim kanale. No i bardzo dziękuję za to, że również w dużym stopniu pilnowałeś tego, żeby zbierać pieniądze na ten pomnik, żeby te prace cały czas były w toku, żeby o tym mówiono, żeby o tym pamiętano. I wiem, że dużo ludzi no, sami z własnej kieszeni fundowali ten pomnik, że było to ciężkie, żeby ten temat wypłynął. Teraz miejmy nadzieję, że tych pieniędzy zbierze się więcej na dalsze działania. Nam zależy, żeby ten pomnik siłami polskiego narodu, Polaków, prawdziwych patriotów, powstał jak najszybciej. Bo jeżeli by były odpowiednie środki, to tutaj, tam gdzie jest puste miejsce, to w ciągu roku czasu jest w stanie powstać budynek wystawowo-ekspozycyjny. Jeżeli pieniędzy nie ma, no niestety, to się będzie znowu odwlekało na lata. Tak jak ten pomnik latami, to są lata, aż został dzisiaj odsłonięty. 2 lata trwało, żeby go odzyskać z odlewni. Tu kolega wie lepiej, ile to było zachodu. Ja powiem, że jak rozpoczęliśmy budowę tego pomnika, to ja od początku zostałem kierownikiem budowy tego pomnika i pamiętam czasy tutaj, które wspominam bardzo źle oceniam władze, centralne władze. Nie dbały o to, żeby pomóc, żeby... Zresztą, tak jeszcze raz powtarzam, że nie było tu żadnych władz centralnych, a powinni być. Nawet mieliśmy problemy z odzyskaniem tego pomnika, z przywiezieniem go z Gliwic do Jarocina. Nie chcieli nam udostępnić pewnych rzeczy, tłumaczyli, że no, to jest politycznie niepoprawne, niedobrze, że to trzeba poczekać. No ale dzięki determinacji niektórym osobom udało się przywieźć ten pomnik, udało się postawić. Część naszego stowarzyszenia, komitetu uważała, że
Dobrze by było, żeby zrobić wszystko, już całe zagospodarowanie tego pomnika i oddać go na tip-top, żeby wszystko było gotowe. Ja byłem innego zdania, zresztą no, to przeważyło też w dużym stopniu, że my w takim stanie, jaki jest, oddaliśmy ten pomnik, dlatego że część ludzi na internecie, jak ja czytałem, że Dzień dobry. Część ludzi na internecie pisało, że dali jakieś datki, prawda, jakieś przekazali pieniądze, a efektów nie ma. Więc chcieliśmy pokazać efekty, że jest faktycznie, że te pieniądze, które oni dali, nie poszły na marne. I efekt jest, pomnik stoi, prawda, może to będzie zachętą do dalszych działań Polaków, do dalszych działań społeczności polskiej, żeby jakiś grosik rzucić na ten pomnik, żebyśmy w sumie skończyli całość tego zagospodarowania, całość tego placu, bo jest jeszcze mnóstwo roboty tutaj przy tym pomniku, prawda Darek? Jest jeszcze mnóstwo roboty. Kto ma pojęcie, dziękuję Ci za Twój datek, za Twoją zbiórkę, którą zrobiłeś ileś tam miesięcy wstecz, gdzie tutaj stacjonowaliście jako to stowarzyszenie. I dziękuję Ci teraz też, że przygotowałeś jakieś datki na ten pomnik. Oby więcej. Chociaż no, potrzeba jeszcze trochę pieniędzy. Trochę jeszcze będzie potrzeba, ale myślę, że przy dobrej woli ludzi, dobrej woli zbierzemy tyle pieniędzy, ile będzie nam potrzeba i skończymy tą budowę. Ja zauważyłem, że po prostu ludzie nie wiedzieli w ogóle, że taki pomnik powstaje. Mimo tylu mediów narodowych, żadna stacja nie promowała zbiórki przez Wasz komitet. Tylko na tym monumencie promowali swój polityczny, nie patriotyczny, tylko polityczny kapitał. I to jest dla mnie szokujące, tak jak dzisiaj tutaj się niektórzy chełpili, ludzie naprawdę jechali z całej Polski zmęczeni i po prostu swoimi promocjami swoich partii, swojej osobowości po prostu wymęczali tych ludzi do końca. Ale czy to jest normalne, gdzie jest odsłonięcie tak ważnego pomnika dla Polaków, gdzie tyle ludzi zginęło w okrutny sposób, żeby w telewizji centralnej, w pierwszym, w drugim programie, w TVN-ie, w innych programach nie było nawet jednej wzmianki o tym, co się tu stało, ile tu było ludzi, ile tysięcy ludzi przyjechało na odsłonięcie tego pomnika i na to, żeby oddać cześć tym ludziom, którzy zginęli. No, dla mnie to jest nienormalna rzecz. Myślę, że kiedyś, tak jak były wójt powiedział, że może kiedyś to się zmieni. Polacy powinni pamiętać o swojej historii, bo jak nie będą pamiętać, to nie będą narodem, którego inne narody będą czcić i poważać. Tak uważam. No to przespacerujemy się, zobaczymy, jak to pomnik z bliska wygląda, bo do tej pory w relacjach naszych to był po prostu owinięty skreczem, a teraz już jest w pełnej okazałości. Ja chciałam jeszcze dopytać o koszt, ponieważ z tego co wiem, sam pomnik kosztował 1,5 miliona złotych, tak mówię? Dobrze, tak, bo to było w dolarach płacone już dawno. Tak można szacować, że około 1,5, dokładnie stricte 1,5, około 1,5 miliona złotych. I, tak. I te pieniądze zebrało Stowarzyszenie Weteranów Polskich? Tak, weteranów żołnierzy Polski w Ameryce. Nie żołnierzy AK, tylko żołnierzy Polski w Ameryce. Mhm. To jest różnica. Także tutaj bardzo też dziękujemy Polonii za ten wkład. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Ja tu chcę jeszcze przypomnieć, że no, byli ludzie dobrej woli. Ja już tu, Darek, podkreślałem to w tym pierwszym reportażu, że jedna z pań wpłaciła 60 tysięcy złotych. To był bardzo duży datek, który otrzymaliśmy od pojedynczej osoby, od prywatnej osoby mieszkającej w Polsce, prawdopodobnie koło Poznania. Bardzo dziękuję jeszcze raz tej pani, już dziękowałem, ale bardzo dziękuję za ten hojny datek na rzecz tego pomnika.
A czy możemy zapytać, jaki koszt jest całkowity wybudowania, zagospodarowania jeszcze tej przestrzeni plus wybudowania tablic pamięci? Ja myślę, że bez budynków, tylko to, co tutaj trzeba zrobić, około 2 milionów złotych potrzeba nam jeszcze, żeby dokończyć to. To w tam ma być ogrodzenie zamiast tego płotu? Ma być cały plac w inny sposób zagospodarowany, inne nawierzchnie mają być tutaj, ogrodzenie w koło ma być wykończone, mają być te tablice, mają tutaj powstać jeszcze tablice pamięci. No i tutaj widzą Państwo, że no to jest nieskończone, to jest tylko na czas, oddane na czas tego ceremoniału odsłonięcia. Ale myślę, że poradzimy sobie z tym. Najważniejsze, że pomnik stanął, bo właśnie to było takim jakby czymś zaklętym, co wydawało się być niemożliwym do osiągnięcia. No. I pokazał to ludziom, którzy wpłacili te pieniądze na ten pomnik, że te pieniądze nie poszły na marne, tylko te pieniądze tutaj zostały zagospodarowane i te pieniądze poszły na tą inwestycję, na ten pomnik. Czy sama infrastruktura, doprowadzenie prądu, oświetlenie, czy to był duży koszt? Nie, to w porównaniu z całością to nie był duży koszt, aczkolwiek chcieliśmy jak najszybciej zrobić monitoring tego placu i oświetlenie, dlatego że obawiamy się, że może to ulec zniszczeniu. Zapowiedzi są takie, sam osobiście słyszałem, że Polacy długo tego pomnika nie będą mieli, najwyżej do roku czasu. Oby to się nie sprawdziło, myślę, że to się nie sprawdzi, dlatego no, chcieliśmy zrobić jak najszybciej tu monitoring i oświetlenie. Dobrze, a czy może Pan powiedzieć, ile w tym momencie potrzeba jeszcze pieniędzy na dokończenie tego terenu? Ja myślę, że koło miliona, jak będziemy mieli, 800-900 tysięcy, to myślę, że będzie to widać, będzie tutaj widać na tym placu, na zagospodarowaniu całości tego pomnika. Jeśli dojdzie do dokończenia, w planie też jest budowa mauzoleum. Jest w planie, ale to tak jak były wójt powiedział, my jako komitet nie będziemy w stanie tego zrobić. Nie będziemy w stanie, ja robię kosztorysy takie na to, na tą inwestycję, ale nie będziemy w stanie tego zrobić sami bez pomocy władz centralnych, władz rządowych. Liczymy na to, że kiedyś, może niedługo, odmieni się coś w tym kraju i wreszcie no, przyjdą takie władze, gdzie docenią to wszystko, co społeczny komitet, co ludzie dobrej woli zrobili i dołożą się jeszcze. W końcu to są pieniądze publiczne, to nie są ich pieniądze, prawda? Łaski żadnej nie robią. I dokończymy tą inwestycję. Ja myślę, że to jak się stało się najlepiej, ponieważ tutaj władzą okazał się naród i to naród postawił ten pomnik za własne pieniądze, wbrew temu, co chciała władza. Dokładnie. Władza wręcz przeciwnie, nie chciała. Powiem z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością, że władza nie chciała tego pomnika. Może to będzie niepopularne, ale tak było. Zarówno jedna, jak i druga. No my też obiecujemy, jeżeli powstanie już budynek wystawowy, ta mapa, która jest w naszym posiadaniu i ją przy każdej możliwości eksponujemy, to po prostu zostanie przekazana na ręce muzeum, które tu ma powstać. Tu wiele pamiątek będzie złożonych, bo ludzie deklarują, przez internet deklarują, że są w stanie dostarczyć wiele pamiątek po rodzicach, po dziadkach, związanych właśnie z Rzecią Wołyńską. Do was wołam, potomni. Niech tragedia zamordowanych mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej zapadnie w nasze serca i umysły. Niech na zawsze w naszej pamięci pozostaną bohaterskie czyny placówek samoobrony. Niech niezłomna, patriotyczna postawa kresowian będzie dla nas wzorem odwagi umiłowania ojczyzny. A ich testament zawarty w słowach Bóg, honor, ojczyzna będzie drogowskazem w nauce, pracy i służbie na Rzeczpospolitej. Niech nigdy więcej teraz i w przyszłości żaden polityk mieniący się polskim nie poważy się zaprzedać pamięci, krwi i męczeństwa ponad 200 tysięcy Polaków, mieszkańców kresów i niedoraźnych interesów, źle pojmowanych przyjaźni i sojuszy politycznych. Oby nigdy nie nadeszły czasy, kiedy mówienie prawdy o męczeństwie kresowian
stanie się mową nienawiści, a tolerowanie gloryfikacji u ludobójców racją stanu. Niech to uświęcone miejsce i ten wyklęty pomnik będzie on dziś symbolicznym grobem dla setek tysięcy męczenników, których bezczeszczone ciała wypełniają nadal studnie, piwnice lub leżą bez śladu i znaku w lasach i dołach. Pamiętajmy także o tych, którzy nigdy nie zostali pogrzebani, a ich ciała rozszarpały dzikie zwierzęta, a kości ich nadal rozkruszają maszyny rolnicze. Niech ofiara z życia, odebranego w sposób okrutny, stanie się dla męczenników przepustką do życia wiecznego i biletem podróżnym do raju. A tym, którzy stawiają pomniki oprawcom, wychowują młode pokolenia w duchu zbrodniczej ideologii, nazywają ulice i stadiony imionami zbrodniarzy, używają ich symboliki pozdrowień, Boże, daj łaskę upamiętania. Niech dzisiaj z tego miejsca idzie w świat nasze wołanie. Nigdy więcej ludobójstwa! Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej gloryfikowania zbrodniczych ideologii! Chwała bohaterów! Cześć ich pamięci! Dla uczenia bohaterów, Sarko Pomorowa! Pod oddział baczność, na ramię broń! Do nogi broń! Pod oddział skoczni! Do samych odorowy, trzeba! Paluj! Albo! Waluj! Salwo! Waluj! Salwo! Palu! Pod oddział zboczni! Pod oddział baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Na prawo patrz! Dlaczego zależało panu na tym, żeby ten pomnik powstał, skoro zaangażował pan się tutaj jako kierownik budowy i widać, że dużo serca pan jednak w to wkłada? No nie tylko kierownik budowy, ja tutaj wiele innych rzeczy jeszcze włożyłem w to, żeby powstał ten pomnik. Powiem tak, moje nazwisko też mnie do czegoś mobilizuje i do czegoś mnie obliguje. Ja pamiętam moje wspomnienia mojego dziadka, gdzie mnie przestrzegał, dziadek żył prawie 100 lat, przestrzegał mnie cały czas przed właśnie Ukraińcami, właśnie tym narodem. Dziadek doświadczył też bardzo dużo przykrości, bardzo dużo nieszczęść spadło na niego ze względu na właśnie na to, że Ukraińcy mieszkali blisko. Te antagonizmy w czasie wojny nasilały się. No i zawsze tak miałem takie marzenia, żeby tutaj powstał w Jarocinie właśnie tego rodzaju pomnik. Jak usłyszałem w środkach Marcego Przekazu, że żadna miejscowość, miasto nie chce tego pomnika postawić. Tak, rozmawiałem z wójtem, namawiałem go, deklarowałem swoją pomoc, żeby po prostu powstał ten pomnik. Ja troszczę się nie tylko o,
tego rodzaju pomnik, ale mamy jeszcze inne pomniki na terenie gminy Jarocin, które też, no, do których włożyłem jakiś wkład mam, żeby one powstały albo zostały odnowione. A ten pomnik jest tak jakby uwieńczeniem tej troski o właśnie nasze tu świadectwa takie narodowe, świadectwa naszej tożsamości. Właśnie ten pomnik jest takim moim uwieńczeniem tego wszystkiego. I zdeklarowałem od razu, że pomogę, że będę kierownikiem, że poprowadzę tą budowę. I tak się stało. Dziękuję panu bardzo. No rzeczywiście jest to może nie zbieg okoliczności, że nazwisko Lach właśnie należy do pana. Pamiętajmy, że jesteśmy właśnie Lachami, tak. Bo przecież wszystkie narody wokół nas tak nas nazywają, tak nas pamiętają. Dokładnie. Więc my też pamiętajmy o swojej tożsamości. Jeszcze chciałabym tutaj serdecznie podziękować byłemu wójtowi Jarocina, Zbigniewowi Walczakowi, za to, że dopiął wszystkich, można który powiedzieć. Włożył duży wkład ma w to, że powstał ten pomnik. Przede wszystkim on. Tak. My traktujemy się jako pomocnicy, a on był tym motorem głównym, że to powstało. Proszę państwa, ale nie byłoby tego pomnika, gdyby nie społeczny komitet tu, właśnie w Domostawie. Państwo uratowaliście honor naprawdę Rzeczypospolitej. Jedyny samorząd terytorialny w Polsce, który przegłosował, że chcą ten pomnik. Dlatego komitetu, proszę państwa, i właśnie prezydenta tego komitetu, pana Zdzisława Walczaka, zarząd główny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, podzięce za ich waleczność, upór, nieustępliwość, postanowił nadać prezesowi Walczakowi jedną z najwyższych organizacji, razy najwyższych odznaczeń naszej organizacji, miecze harelowskie. Panie Zbigniewie, jeżeli pan jest, prosimy bardzo, bo panu się to należy. Śniłam dziś o lesie, tym wołyńskim, ukochanym. Śniłam dziś o lesie, we krwi bliskich, wykąpanym. Pierwszy słońca promień dzisiaj zajrzał w okno i zapukał. Wstań, Polaku, biegnij szybko i schronienia szukaj. Śmierć na Wołyń płaszcz rzuciła, ciężki purpurowy, widły, sierpy i topory. Na nich polskie głowy. Śniłam dziś o lesie, tym wołyńskim ukochanym. Śniłam dziś o lesie, we krwi bliskich wykąpanym. Przyszła nagle niespodzianie, miała ogień w oczach. Krwawe stopy, krwawe włosy i siekierę w dłoniach. I zaczęła żniwo krwawe, polskich głów jej mało. Mordowała wszystkich wkoło, krzycząc mało, jeszcze mało. Darku, czy dla ciebie jest to szczęśliwy dzień? Tak, bo jakiś etap jesteśmy naszej pracy wspólnej, no i Polaków, poddania Polaków. I Polonii się spełnił. No i jak to my dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. To nie dla nas, to dla potomnych. Bo wezmą, już zniszczą naszą historię już do końca. Jeżeli nie będziemy dbać o takie rzeczy, jeszcze dzieci,
kobiety, starcy leżą w grobach śmierci na Ukrainie, a już myślą, jak to naszą młodzież wysłać na wojnę, żeby znowu gdzieś tam byli zakopani w rowach śmierci. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ ten pomnik może w dużej części uświadomić ludziom te aktualne historie, w które jesteśmy jako naród wciągani cały czas, przecież od co najmniej 2 lat mówi się cały czas o wojnie. Ale o wciąganiu Polaków do tego. Widzisz, nagle jak 2 lata była pandemia, po 2 latach nagle jak ręką odciął, sytuacja na Ukrainie odmieniła, wyzdrowiła cały świat. Ale znowu już coś się dziwnego dzieje, bo zaczynają znowu nam szykować jakąś inną pandemię. Nie wiem, o co tu chodzi. Ludzie powinni obserwować i nie słuchać, co kto mówi, tylko patrzeć to, co robi. To nie słowa, tylko czyny robią z nas ludzi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Moimi gośćmi był Pan Zbigniew Lach oraz Pan Dariusz Machałek. Czołem wielkiej narodowej Polsce. Czołem.